Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Pawko, to jest PES 15, tak więc przechodzimy do meczu. Jest to już po fazie grupowej chyba 1/8, o ile się nie mylę. No i zobaczmy jeszcze, jak to tutaj wygląda, kto z kim gra. Juventus oczywiście ze mną, czyli z Bayernem Monachium, Real Madryt zagra ze Szachtarem Donieck, Sankt Petersburg zagra z Manchesterem City. Arsenal zagra z Barceloną, no ciekawy mecz, mam nadzieję, że Barcelona wygra. AS Roma, Benfica, Paris Saint-Germain, Chelsea, też ciekawe spotkanie. Sporting Napoli, Athletic Club, Olympiakos. No i to tyle, jeśli chodzi o te mecze, potem oczywiście ćwierćfinały, półfinały i finał. Tak więc zaczynamy te spotkanie. I zobaczmy jeszcze, jak wygląda tutaj nasz tutaj formacja i tak dalej. Jest dobrze. Tak więc przechodzimy do meczu, żeby nie przedłużać zbędnie. No i zobaczymy, gramy na stadionie Juventusu. No i zaczynamy, pierwszy gwizdek z sędziego. Na pewno nie będzie łatwo, fajnie by było to wygrać. No i zobaczymy. Oczywiście jeżeli odpadnę z tego pucharu, to no niestety seria się kończy, tak? Jest pierwsza akcja, Tevez zablokowany strzał i broni Neuer. Wiadomo, seria się kończy i zaczynamy Ligę Europy. Ligę Europy prawdopodobnie zagramy Legią Warszawą, żeby to było jakieś takie trochę fajniejsze. No, polski klub wiadomo, jako jedyny w PES-ie, więc na pewno będzie to Liga Europy Legią. Tym bardziej, że oni grają w Lidze Europy i... No i fajnie by było to pokazać. Tymczasem Schweinsteiger. Podanie do Alonso. Ribery. Ribery, podanie do Shaqiriego. Shaqiri mija jednego obrońcę. Jest uderzenie, ale zablokowane. Będzie rzut rożny. Alonso, jest wrzutka na... Aj, ależ tutaj ładnie. Z numerem 21, nie wiem, to był chyba Lam. Ładnie tutaj uderzył głową, ale obok bramki. Tevez. No, niestety nie doszedł do podania. No, Pirlo tutaj mnie faulował, no ale nie ma faulu. Mamy jeszcze piłkę, no mamy piłkę, straciliśmy. Tymczasem Morata faulowany. Odepchnięty przez Boatenga. No i mamy żółtą kartkę. Wkurzony Boateng. Nie dziwię mu się, bo to... Moim zdaniem ten faul to nie był na żółtą kartkę, więc nie wiem dlaczego taka reakcja sędziego, ale dobra. Gramy dalej, nie jest tam wykluczony z następnego meczu. Jest uderzenie Teveza, broni tam Neuer z problemem. Piłkę wybija przed siebie, Tevez jeszcze drybluje, czy będzie karny? Jest rzut karny, no niestety. No i jest druga żółta kartka Boatenga, no niestety. Mamy czerwoną kartkę, no i ten zawodnik musi opuścić boisko. Czy ja wiem, no wcześniej nie powinno być kartki, nie wiem dlaczego tak jest. Oj, ależ błąd mój, nie wiem dlaczego mój zawodnik na początku poszedł w jedną stronę, a potem nie mógł się ruszyć. No i mamy 1-0 dla Juventusu. Zobaczmy, gdybym stał w tamtym miejscu, obroniłbym to na pewno, no ale... Niestety tak nie poszło po mojej myśli. No i mamy 1-0 dla Juventusu. W końcu coś się dzieje. Mam nadzieję, że no... coś tutaj będzie się więcej działo.
No i zobaczmy. Aj, tutaj ładnie chciałem prostopadle podać, ale przeciął mi tutaj podanie. No i jest kontra. Tevez! Tevez drybluje! Tevez! Przychodzi jednego, drugiego. Jest uderzenie, ale zablokowane. Czasem Schweinsteiger. Schweinsteiger, podanie do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski, no i tutaj zaspał Shaqiri. Co zrobi Benatia? Podanie do Lewandowskiego. Shaqiri, no i strata. Dobrze w obronie Barzagli. A tymczasem stracił piłkę. Teraz Schweinsteiger. Schweinsteiger. On dobrze przemyślał, ale niestety przecięte podanie. No i mamy koniec pierwszej połowy. Na razie mamy, jak na razie, 1-0 dla Juventusu. No, trzeba coś tutaj strzelić. Nie wiem, jak to jest teraz. Czy po tym meczu już odpadam, czy gram jeszcze rewanż? No, zobaczymy, jak to będzie. Chyba już odpadam, no. Nawet nie wiem, jak to działa. Ale dobra, trzeba strzelić coś. Bo naprawdę jest mało czasu, a tymczasem Asamoah. Podanie do Vidala. Vidal ładnie tutaj główką uderzył Morata. Ładna wrzutka, przemyślana, no spójrzmy. A już tutaj wkrętka i Morata niestety obok bramki. Jak wykona to Neuer? Chyba na krótko. Tak, krótkie podanie do Benati. On podaje do Alonso. Alaba. No, Alaba traci na rzecz Moraty. Alaba. Złe podanie. Tymczasem Schweinsteiger. Podanie prostopadłe do Shaqiriego. No i przecina to Barzagli. No, dobra obrona tutaj Juventusu. Bardzo dobra. No niestety my gramy teraz trzema obrońcami. Ajajaj, ależ ładne podanie tutaj do Moraty. No i jeszcze błąd tutaj wyrzutu Neuera. Ale dobrze to się skończyło. Schweinsteiger. Mija jednego. Podanie do Goetze, no ale to niestety za wolno tutaj. Panowie, musimy to wygrać. Dawać do przodu. Czasem Lewandowski. Lewandowski! Podanie do Shaqiriego. Shaqiri obok bramki. Ależ akcja teraz. Lewego z Shaqirim. No niestety ten niecelnie. Obok słupka. Kolejna akcja, tym razem Tevez. Tevez, czy będzie gol? Broni Neuer. Panowie, ostatnie 10 minut, trzeba grać tutaj. Trzeba strzelić chociaż na remis. Aj, przeciął mi tutaj podanie. Nie ma wolnego, ale był ewidentny faul. Tymczasem Ribery. Ribery, no, chciał tutaj prosto padle, ale... No i na czas teraz Bayern Monachium. Wiadomo, te wszystkie podania tutaj. No i ostatnia akcja. Czy będzie gol? No niestety. No i koniec meczu. Juventus wygrywa z Bayernem Monachium 1-0. Zobaczmy, czy już odpadliśmy, czy jeszcze będzie mecz rewanżowy, bo nawet nie wiem. Nawet nie wiem.
Zobaczmy. Jest mecz rewanżowy, tak więc w następnym odcinku zagramy rewanż u siebie. Mam nadzieję, że go wygramy więcej niż 1-0. Tak więc to byłem ja, Pawko, PES15. No i trzymajcie się, piona.